Nie musisz odpowiadać na każde pytanie, jakie zada ci dziewczyna. Naprawdę. Ja często jestem pytany o różne rzeczy i na nie wszystkie chcę odpowiadać. Naprawdę. I to nie jest tak, że gdzieś tam muszę to jakoś odbić, muszę skłamać. Nie. Po prostu mówię, nie chcę o tym mówić, nie chcę powiedzieć. Ktoś cię przykładowo pyta, ile zarabiasz, to mówisz, nie chcę o tym mówić, nie chcę. I gdzieś tam ktoś ci powiedzmy, będzie drążył, to już nie. Nie chcę o tym rozmawiać, nie chcę tego mówić. I ktoś, a dlaczego? Bo nie chcę o tym mówić, nie chcę i tak dalej. I naprawdę nie musisz nigdy obwiniać się, że zrobiłeś coś źle. Jeśli ta osoba dalej naciska, no to po prostu zostaw tą osobę samą, urwij kontakt i tyle. Są granice, które ty wyznaczasz, których nikt nie może przekroczyć. Rozumiesz? Dziewczyna cię przykładowo zapyta, z iloma dziewczynami spałeś, to powiedz, nie chcę odpowiadać na to pytanie. I ona gdzieś tam będzie drążyła, to powiedz, nie chcę o tym mówić i tyle. I jak później gdzieś tam znowu będzie o tym mówiła, to powie to samo. Jeśli dziewczyna zacznie tutaj swoje manipulacje w stylu, no to ja ci też nic nie powiem, albo będziesz chciał ją pocałować, i ona nie, też ci powiem nie, no to nie ma co z taką osobą gdzieś tam dalej się zadawać, dalej, bo to jest toksyczna osoba. I gdyby była normalną osobą, to by to uszanowała. Jeśli ja czasem zadaję komuś pytanie i ta osoba nie chce powiedzieć, to okej, rozumiem, sorry, że takie dziwne pytanie zadałem. Nie chciałem. I zmieniam temat, no nie? Potrafię uszanować to, że ktoś, no nie chce o czymś powiedzieć, no nie? I tyle. I już więcej o to nie pytam. Naprawdę. Dlatego nie bój się pokazać charakteru. Jeśli nie masz ochoty, to to powiedz. Rozumiesz? Nie bój się tego. I od razu zobaczysz, jak ta osoba zareagowała. Jeśli zareagowała agresją, no to dobrze, bo widzisz, jaką jest, jaką będzie osobą w późniejszym etapie znajomości. Naprawdę, czasem jest tak, że powiesz coś komuś i on po prostu wpada w jakąś furię, no nie? Też są jacyś przykładowo faceci, którzy gdzieś tam za dużo wypiją i zadają pytania, a ty mówisz, że nie chce na to odpowiadać. I on wpada w furię, no nie? No to już wiesz, że z taką osobą nie ma co się zadawać, no nie? Trzeba ją pozostawić samą sobie, niech idzie. Bo ona ci po prostu zniszczy życie. Naprawdę. Nie przejmuj się. Masz prawo do tajemnicy. Może masz jakieś złe odczucia na temat tego pytania, może masz awersję do tego pytania i nie musisz na nie odpowiadać. I nie zadręczaj się, że musisz. Bo niektórzy, ktoś coś powie, to żeby gdzieś tam ktoś kogoś polubił, to wszystko mówią, no nie? I później ta osoba wykorzystuje to, co się o tobie dowiedziała, przeciwko tobie. Przykładowo wyciągnie od ciebie, no, ile masz lasek i tak dalej. Ty przykładowo, żeby gdzieś tam zabłysnąć, się pochwalisz, no i to przyjdzie przykładowo dziewczyna, która gdzieś tam przykładowo poszła do WC czy na fajkę z innymi i przychodzi i nagle ten gościu, no to ja, która to jest, no nie? To jest ta piąta, o której mówiłeś? Rozumiesz? Czyli no i dochodzi do spiny. Dochodzi do tego, że dziewczyna dystansuje się od ciebie, bo jakby to powiedział, tamten powiedział coś, co ją
zraniło, uraziło. I jakby nie patrzeć, no wpadłeś w manipulację tamtej osoby. No nie? Także nie bądź głupi nigdy. Nie bądź głupi, nie bój się nie odpowiadać na wszystkie pytania, bo czasem możesz się pogrążyć. Czasem może być tak, że odpowiadając na jakieś pytanie, na które gdzieś tam podświadomie wiesz, że nie chciałbyś odpowiadać, no pogrążasz się. Naprawdę. Mam nadzieję, że zrozumiałeś. Trzymaj się i